karnego. No i wzywa go ten kapitan i drze od razu na niego mordę, jak śmiałeś żołnierzu podczas mszy świętej gry hazardowych używać. A on mówi, że przy jakie co, kurwa też całe te, on żadnych gier i w ogóle kurwa. No to co robię z tymi kartami w kościele? A on mówi, modliłem się. Jakżeś się modlił, co ty do mnie kurwa ogółem? No on mówi, to ja całe te pokażę. I wyciąga tą talię kart i zaczyna mu wyrzucać. Jok oznacza jedynkę, czyli jest jeden Bóg. Dwójka, dwie osobowości Chrystusa, Bożą i ludzką. Trójka oznacza Boga w trzech postaciach. Trójce świętą, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Czwórka oznacza czterech ewangelistów, Marka, Jana, Marka, Łukasza, Mateusza. Piątka oznacza, że Chrystus miał pięć ran na krzyżu. Dwie ręce, dwie nogi i bok przebity. Szóstka oznacza, że Bóg stworzył świat w sześciu dniach. Siódemka, że dał nam siódmy dzień, abyśmy chujem leżeli i go w ten dzień czcili. Ósemka, że uratował od potopu ośmioro ludzi. Noego, żonę jego, trzech synów i trzy żony synów jego. Dziewiątka oznacza dziewięć chórów niebiańskich, które swoimi trąbami będą grały na Armagedon. Dziesiątka oznacza dziesięć przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synej. I przyjechała żmija. Trzech waletów to są ci, którzy ukrzyżowali Chrystusa, a czwartego żołędnego odkładamy na bok. Cztery damy to cztery dziewice, które Jezusa olejkiem wonnym przemywały. Trzech króli przybyło przywitać czwartego króla do stajenki w Betlejem. Cztery asy to cztery przekłady Pisma Świętego. W całej talii kart mamy 365 rzeczek oznaczające 355 kurwa dni w roku. W całej talii kart mamy 52 karty oznaczające 52 tygodnie w roku. W całej talii kart jest 12 figur oznaczające 12 miesięcy w roku. W całej talii kart są cztery kolory oznaczające cztery pory roku. W całej kart są dwie strony oznaczające Stary i Nowy Testament. Szybciej. No to on się pyta, no super, ekstra, zajebiście, ale co oznacza ten dupek żołędny, którego odłożyłeś? A on mówi, ten dupek żołędny, którego odłożyłem, to jest nikt inny jak Judasz, który sprzedał Jezusa za 30 srebrników, a mnie kurwa podał do raportu karnego. No powiem, skończy.